Hej, Kornel Tomicki, trener relacji damsko-męskich. Jak poznawać 30 nowych osób w miesiącu? Tytuł być może lekko Cię zszokował, dlatego że większość ludzi, 30 osób, poznaje w ciągu roku, może nawet rzadziej. Jak jesteś po 30, albo masz znajomych po 30, to pogadaj z nimi i duża część z nich Ci powie, że jednej rzeczy żałuje w życiu. Za późno zaczęli budować relacje z innymi ludźmi, bo teraz mają 30, być może mają partnera życiowego, być może mają ciekawą pracę, być może są ustawieni, w cudzysłowie, finansowo, natomiast nie mają prawdziwych przyjaciół, nie mają ciekawych znajomości, mają naprawdę małe możliwości, jeżeli chodzi o ludzi, z którymi mogą pójść na piwo, na kawę, na spacer, gdziekolwiek. Więc teraz przedstawię Ci sposób, którego ja używam w życiu. Działa rewelacyjnie. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Nie wiem, czy jest to moja autorska metoda. W każdym razie działa piekielnie, piekielnie dobrze. Nie jest łatwa, jest dosyć trudna, ale jeżeli wejdzie Ci w krew, to Ty, jak będziesz się zastanawiał, co robić w piątek czy w sobotę wieczorem, to będziesz miał co najmniej kilka propozycji spędzenia czasu od znajomych, albo będziesz sam otwierał listę kontaktów w telefonie i będziesz miał co najmniej kilka naprawdę ciekawych, wartościowych osób, z którymi możesz pójść gdziekolwiek, robić gdziekolwiek. Ta metoda nie ma jeszcze nazwy przeze mnie, nie opracowałem tego, natomiast chodzi o to, żebyś codziennie rozpoczął rozmowę z jedną osobą w codziennej sytuacji. Czyli idziesz sobie do sklepu po ciepłe bułeczki rano, rozmawiasz sobie z panią kasjerką i pytasz, jak jej mija dzień. Czy przez to, że zapytasz ją, jak jej mija dzień, będziesz miał nowego znajomego? Nie. Ale będziesz miał na pewno lepszy humor, a być może pani kasjerka okaże się ciekawą osobą. Więc jeżeli okaże się ciekawą osobą, akurat trafisz na taki moment, kiedy w sklepie nie będzie dużej kolejki przy kasie, pogadacie sobie 5-10 minut i nagle okaże się, że to jest naprawdę interesująca osoba, więc powiesz, żebyście wymienili się kontaktami i możecie kiedyś pójść na jakiś spacer czy piwo. Więc zastanów się, co możesz zrobić, żeby zacząć wdrażać to w swoje życie. Przykład drugi. Jesteś na przykład w galerii handlowej i kupujesz sobie nowe spodnie, nową odzież, może kupujesz książkę w Empiku, robisz dokładnie to samo. Zagadujesz do osób, które spotykasz. Jeżeli chodzi o to, jak zagadać, to nagrywałem na ten temat film tydzień temu, więc już wiesz, jak zagadać. Także teraz musisz bardziej zainteresować się tym, jak poprowadzić rozmowę. Dlaczego akurat napisałem o poznawaniu 30 osób w ciągu miesiąca? Dlatego, że jeżeli robisz jedno zagadanie, to masz 30 takich zagadań w ciągu miesiąca. I bardzo istotną rzeczą jest tu to, że na początku może być Ci ciężko, jeżeli nigdy tego nie robiłeś, natomiast po 2-3 tygodniach tworzy się nawyk. Jeżeli masz nawyk, to Ty automatycznie w sytuacjach, gdzie są ludzie, będziesz rozmawiał z innymi, będziesz czuł się z tego powodu dobrze i będziesz potrafił zrobić tak, żeby inni ludzie też się czuli dobrze z tego powodu, że do nich zagadałeś. Więc tak jak mówię, przez pierwsze 2-3 tygodnie może być ciężko, ale jeżeli się tego sposobu nauczysz, to do końca życia masz w swoim życiu wartościowych ludzi, ciekawych ludzi. I teraz ktoś może stwierdzić ironicznie, że przecież 30 razy zagadam, to przecież ja nie poznam 30 osób, bo zagadam do pani kasjerki i okaże się, że za mną jest kolejka, a ja już muszę iść. Dobrze, ale ćwiczysz swój nawyk zagadywania, ćwiczysz nawyk rozmowy z innymi ludźmi, więc z tych 30 osób, jeżeli zagadujesz raz dziennie, może poznasz 5. Do 5 osób weźmiesz kontakt albo Facebooka. Być może z tych 5 osób z 2 umówisz się na jakieś spotkanie. Być może z tych 2 osób jedna będzie interesująca. Więc nagle ta liczba 30 spada nam do jednej osoby. Tylko widzisz, tutaj już nie mówimy o poznawaniu się, tylko ty z tą jedną osobą już zaczynasz tworzyć powoli głęboką relację.
Nie osiągniesz tego przez jedno spotkanie, ale jeżeli na pierwszym spotkaniu będzie fajnie, miło i przyjemnie, no to prawdopodobnie będzie kolejne. Jeżeli ty się o to postarasz i ta druga osoba też się o to postara. Co to jest jedna osoba w miesiącu, możesz powiedzieć? No, to jest prosta matematyka. 12 osób w ciągu roku. Jeżeli masz 12 osób, z którymi co najmniej kilka razy się spotkasz, to uwierz mi, że ty naprawdę nie będziesz miał problemu, żeby znaleźć kogoś, kto chce z tobą pograć w tenisa, wyjść na piwo, pójść na spacer. Zawsze, mówiąc dosyć brzydko i bezpośrednio, ktoś będzie pod ręką. Zawsze będziesz mógł się z kimś umówić. 12 osób w ciągu roku, więc jeżeli zbliża ci się weekend, dzwonisz do 3-4 i nawet jeżeli wszystkie się nie zgodzą, to masz jeszcze 5, 6, 7, 8, aż do 12 osoby. Proste. Na początku musisz się skupić na tym, żeby nauczyć się tego nawyku, wykształcić w sobie ten nawyk regularnego inicjowania rozmowy z nieznajomymi ludźmi. To wymaga trochę odwagi, zgadzam się. To będzie wymagało też trochę odporności psychicznej, bo nie wszystkie osoby lubią być zagadywane. Nawet powiedziałbym, że zdecydowana większość ludzi się zdziwi, jeżeli do nich zagadasz. Ale jeżeli pokażesz się od dobrej strony, no to cóż, początek ciekawej relacji. I jest to najlepszy sposób, który ja wykorzystuję w życiu. Mówię ci prosto z praktyki. Tego sposobu nie znalazłem w żadnych kursach, poradnikach, na żadnych forach, więc zrób coś z tym, wykorzystaj i przy najbliższej okazji rozmawiaj z obcymi. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Zostaw łapę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli chcesz dostawać więcej takich treści. Hej!